Cześć, witam Was w trzeciej części, w której to serii tłumaczę tworzenie prostego trading bota. Mam nadzieję, że poprzednie części przypadły Wam do gustu. To jest trzecia część, w której przedstawię, w jaki sposób bot analizuje cenę, na podstawie tego wykonuje konkretne wyliczenia i podejmuje decyzję o tym, czy tak naprawdę powinien dokonać zakupu. Może przypomnę, że cały kod źródłowy tego projektu dostępny jest na GitHubie. Oczywiście link do repozytorium projektu umieszczony jest pod tym filmem. Gdzie teraz jesteśmy tak naprawdę w projekcie? Tutaj może zobrazuję to za pomocą zakładki Issues. Na początku założyłem 6 takich issue, które rozwiązane wszystkie pozwolą osiągnąć w projekcie kamień milowy, który nazwałem do testów. Oznacza on tyle, że będzie można po wykonaniu przeze mnie tych wszystkich issue pobrać tą aplikację i samemu przetestować. Jesteśmy tak mniej więcej w połowie drogi, jeśli chodzi o issue. Teraz ta bardziej zaawansowana część przed nami. Jednak zanim tego dojdziemy, przeanalizujmy to, co do tej pory udało mi się wykonać. Jeśli patrząc na punkty, to tak, bot śledzi już cenę określonej pary kryptowalutowej. Okresowo, czyli co zdefiniowany interwał czasu i przechowuje średnią cenę śledzonej kryptowaluty. Cały kod źródłowy tego działania oczywiście jest, tak jak wcześniej wspomniałem, na GitHubie. Tutaj może omówię tylko logikę tego, w jaki sposób on działa, bo będę również potrzebował pewnych sugestii właśnie z Waszej strony, ze strony słuchaczy, czyli osób, którzy tutaj śledzą moje poczynania w zakresie funkcjonowania tego bota, aby po prostu ten, nazwijmy to, społecznościowy projekt jak najlepiej sprawdzał się w funkcjonowaniu. To tak, podsumowując, plik konfiguracyjny będzie możliwy do właśnie edycji przez każdego, który będzie chciał tego bota używać. Tutaj w tej linii interval in minutes jest określone, jak często, co jaką wartość czasu bot ma odpytywać giełdę i pobierać właśnie aktualny kurs, w tym przypadku z giełdy Binance. Następnie określona jest strategia, gdzie definiujemy parę kryptowalutową i tak pobierane dane, czyli tak pobierana średnia, jest zapisywana w pliku tekstowym, który mniej więcej wygląda tak, jak tutaj jest to pokazane na ekranie w tym momencie. I teraz tak, bot za każdym razem wylicza średnią ze wszystkich danych, które tutaj się znajdują. Czyli jeśli mamy ustawione w pliku konfiguracyjnym, aby te dane były pobierane co minutę, to tutaj co minutę ta wartość w tym wierszu jest zapisywana. I zgodnie z tym, co udostępnia API, jest to średnia z ostatnich 5 minut. Czyli jeśli pobieramy co minutę taką wartość, jak tutaj widzimy, to ta wartość odwzorowuje średnią sprzed ostatnich 5 minut. I teraz tak, bot na chwilę obecną działa tak, że wylicza średnią ze wszystkich tutaj pobranych wartości. Oczywiście każde uruchomienie bota może być poprzedzone odpowiednim usunięciem danych z tego pliku. Natomiast mogę również dodać taką opcję, aby on wyliczał tą średnią jedynie z kilku ostatnich właśnie pobrań. I tutaj właśnie mam prośbę o to, byście się wypowiedzieli, co na ten temat myślicie, w jaki sposób byłoby to najlepiej zorganizować. Moja propozycja jest taka, aby tutaj w definiowaniu strategii dodać jeszcze opcję, ile ostatnich średnich ma być właśnie pobieranych do wyliczenia średniej arytmetycznej i odnośnie tej wyliczonej wartości podjęta była decyzja kupna. I tak tutaj widzimy, że wskaźnik bitratio ustawiłem na 5. To oznacza, że bot będzie dokonywał zakupu w momencie, kiedy aktualnie pobrana średnia sprzed 5 minut jest mniejsza o 5% niż średnia
ze wszystkich tutaj danych przechowywanych w pliku. Dlatego tutaj mam prośbę o takie właśnie wsparcie, ponieważ chciałbym, żeby ten projekt był budowany przez całą społeczność. Dlatego moje pytanie, jeszcze raz powtórzę, czy zostawiamy bota tak jak jest teraz, że wylicza on dane z wszystkich danych, które znajdują się w pliku, czy dodajemy jeszcze jakiś parametr określający, z ilu poprzednio pobranych wartości ta średnia powinna być pobierana, wyliczana. Oczywiście ten bot będzie zrobiony w ten sposób, że funkcjonował on będzie w tle, także on może być cały czas uruchomiony i te dane będą sukcesywnie zapisywane. Dlatego też może nie jest optymalnie, aby ta średnia do sprawdzenia była wyliczona z tych wszystkich średnich zapisanych w pliku, tylko na przykład, żeby to było powiedzmy z 10 ostatnich pomiarów. I w tym momencie, mając taką wielkość i zgrywając to odpowiednio z interwałem pobierania, oczywiście użytkownik bota będzie mógł do swoich predyspozycji dobrać te parametry i odpowiednio nimi sterować. Czyli będzie mógł ustawić sobie, jak często bot ma pobierać średnią z przedostatnich 5 minut oraz ile tych ostatnio pobranych średnich ma być wykorzystanych do wyliczenia średniej, która będzie użyta do sprawdzenia, czy właśnie aktualna wartość jest odpowiednio o odpowiedni procent niższa i czy może w ten sposób dokonać zakupu. Mam nadzieję, że tutaj to dosyć jasno wyjaśniłem. Oczywiście zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, jeśli coś tutaj zbyt skomplikowanie się wysłowiłem, i zaprezentowania własnego zdania, co wy na ten temat myślicie. I tak naprawdę myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o ten etap, na którym obecnie jest bot. Podsumowując, bot jest w zasadzie już gotowy do wykonania, do założenia transakcji, zlecenia zakupu, o czym tutaj świadczą te napisane przeze mnie metody. Przede wszystkim metoda, która wylicza średnią, sprawdza, czy ona jest odpowiednio niższa od ostatnio pobranych, od ostatnio zapisanych, i jeśli tak, czyli if tutaj can I buy, tutaj w tym fragmencie będzie odpowiednie wywołanie Binance klienta, które założy nam zlecenie zakupu, co zostanie przeze mnie zaprezentowane w kolejnej części. Jeszcze raz dziękuję osobom, które śledzą tą serię. Proszę o komentowanie i o przedstawianie własnych sugestii w komentarzach. Oczywiście w obszarze funkcjonalności, którą tutaj zdefiniowałem i opisałem na GitHubie. Przypomnę jeszcze raz, że tutaj celem na początku jest to, aby ten bot funkcjonował w jak najprostszej strategii. Oczywiście możliwości rozwoju jest bardzo wiele i mam tego pełną świadomość. Jednak najpierw chciałbym się skupić na tym, aby ta podstawowa funkcjonalność była działająca, poprawnie działająca, nadająca się do testów, a następnie będziemy może próbować rozbudowywać tego bota o kolejne strategie, czy na przykład zasilać go kolejnymi źródłami danych, takimi jak na przykład wgląd na kontrakty terminowe, czy też na przykład sentyment ze sieci społecznościowych na podstawie oczywiście zdefiniowanej w pliku konfiguracyjnym pary kryptowalutowej. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to wszystko. Zapraszam do śledzenia serii na GitHubie, gdzie zobrazowane jest tempo i postęp prac, jakie w wolnej chwili wykonuję na rzecz tego bota. Dziękuję, cześć.